Kontaktem Wiedźmina w Velen był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał incognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona, i zadarła z jakąś wiedźmą. A więc, siemanko, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. Ostatnio właśnie tutaj z Baronem zmagaliśmy się z jakimś stworzeniem. Stworzeniem znaczy się. I teraz czekamy, aż to stworzenie, które właśnie zakopaliśmy tutaj przy domie, przy domku tego kłobuka. Muszę go wezwać, żeby się obudził ten duch, czy coś takiego. A więc. O północy. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. Oj, mam jakiegoś tego ducha. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. To jest duch porońca właśnie. Zapomniałem, jak się nazywał ten. No. Wszyscy mieli mnie zamknięte. A jednak są tutaj jacyś ludzie. Chyba, że ja tylko widzę tego kłobuka. Właśnie, no, przypomniał się, że to był poroniec. Poroniec, co w ostatnim odcinku właśnie grzebaliśmy tutaj pod domem barona go. I teraz prowadzi nas gdzieś ten kłobuk. Tam, gdzie są krewni naszego barona. Musimy zdobyć informacje właśnie odnośnie tych zaginionych dwóch kobiet, znaczy córki i żony tego barona. I ten kłobuk ma nam w tym pomóc, ponieważ baron ma bardzo cenne informacje dla nas o Ciri, która nie, była tu no jakiś czas temu podobno. No, trochę pobiegnę. Która była tu jakiś czas temu, ranna i tak dalej. Baron. O, utopcy już widzę. Fajnie. Jeszcze zamontuję olej jakiś, byłoby sympatycznie. Utopcę to tu pojadę. Nie uszkodzony mieczyk, ok. Sobie zbierzmy mózgi utopców i tak dalej. Tu był jeszcze. Tu jest jeszcze jeden, bo go słyszę. Ale jesteś paskudny. O! Szybko położyłem. Dobra. Idziemy dalej. Z tym stworkiem. No, także właśnie. Teraz musimy zdobyć informacje na temat. O, tutaj. Na temat informacji tej żony i córki, i w zamian on opowie nam o Ciri. Tak więc. Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Tutaj gdzieś zaparkował ten kłobuk. Mam jakieś ślady. Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. O, tutaj coś mam. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. I tutaj były na stówę. Tu mam jeszcze jakiś jeden ślad. O. Podkowa? Smolarzy na pewno dobra, nie byłoby stać na konia. Było. Tu mamy, jakieś ubrania. O.
Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Obie tu były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Jak najbardziej, Geralt. Coś ciekawego? No można pozbierać to, aczkolwiek. Czy ja wiem, czy to takie... To mamy, to nie... Czy można by zostać w tym domku, czy coś ciekawego jest? Chyba chce mi pokazać coś a, jeszcze. A, może jednak nie. A, tu coś jest, widzę. Nie stalowy, Geralt, nie stalowy. O! Teraz... A! Bez problemu schodzą. Na domku nie zdążyłem przeszukać, ale to chyba za dużo nie straciłem. Schowaj Geralt mieczyk i lecimy. Fajnie to wygląda dosyć, taki... Fajnie po prostu. Dosyć fajnie to wygląda. Tutaj coś mamy. Nity chyba wybuchają, co mi się tak wydaje. O! Dobra. Jeszcze jednego mamy pacjenta. Albo dwóch, dobra. Tu pojadę miał używanie. Tak warto się temu przyjrzeć. Dobra. Wybuchasz, nie wybuchasz. Wybucha. Dobra. Elegancio. Teraz chowaj ten miecz i nie pajacuj. No szkurdek. A, tu jeszcze jeden jest, spoko. Boom. Powinienem zbadać to końskie truchło. Tam jest, aha, dobra, tam jest. Moment, Geralt, poczekaj chwileczkę. Pozbieramy łupy. I możemy badać. A tu jeszcze coś jest. A, ale nie atakuje nas, dobra. Dobra. Co my tu mamy? No, jakieś szczątki konia zapewne. Kości już tu chwilę leżą. Też mi się tak wydaje. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłocze. Chyba to nie trupojady. Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojady. Nie. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją tak, w starej smolarni. To by mogło pasować. Zdecydowanie tak. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. No, oderwać łeb, no to trochę... Na początku samej przygody mamy taki filmik, tam... Jakiś kolo taki zamachnął się i... Właśnie uciął mieczem łebek. No, a to był mocny. Mocny, mocny cios. Ale podsumowując... Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Zdamy tego zgnilca. Dobra, beknął. No i schowaj. No i podążamy dalej. Bo jeszcze nas prowadzi ten kłobuk. Oj, to ja nie mam... Nie mam żadnego... Oj, nie to chciałem. Jaskółka, gdzieś powinna być jaskółka.
A to nie tutaj, co ja daję? Tylko że nie mamy. A to niech będzie. Się zmedytujemy po tym zadaniu. Jakieś wilki, coś mi się wydaje. Atakuje. Aż ty kurde. Aż ty kurde. Coś jeszcze. Pozbierajmy sobie te graty, bo się przydają bardzo akurat z wilków. Chociaż ich teraz za bardzo nie używam. Wolę sobie jaskółkę wziąć, to i leczy. I jest wszystko ok. Jakiś domek mamy przed sobą. Czy to tutaj będzie, czy też nie? Tak. Zdecydowanie tutaj. Rybacka chata? On chyba chce, żebym no zbadał to miejsce. No dobra, to wejdźmy. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Ha. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No mały, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. To już coś wiemy. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na Brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwał. No, czyli jednak wszyscy wiedzą, że... Baron był brutalny względem swojej żony. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno tak, że na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiły i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle ni stąd, ni zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. O, ciekawe. Czyżby jakaś... Płonące znaki, może jakaś wiedźma? Coś to może mieć wspólnego z wiedźmami, coś mi się tak wydaje. Co to były za znaki? Co było dalej? Dlaczego mi pomogłeś? No to... Może... Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił?
Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. O. No to... No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne poty mnie zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu urwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Mądre, mądre. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Niewątpliwie. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. No to dzięki za pomoc. Dużo się dowiedzieliśmy. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Spoko, to już... Kurde, jak mnie przesuwa gość. O. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Okej. Czyli tutaj już nic ciekawego nie będzie. Czyli nie wiem, czy wy to widzicie, ale... To jest piękne. Jest... wschód słońca. Jest godzina 3:54. To jest amazing. Kurde. Super to wszystko. Ale nie mamy jaskółki, więc proponuję do 6 się wymedytować. No i pewnie będzie potrzebna nam płotka. Płotek to zawsze się wpierdzieli w jakieś... Czy jedzie tędy chociaż? A gdzie? Nazad, nazad. No, no, no. O, dobra, wyjechało się. Udało się wyjechać. A więc jedziemy z powrotem do barona porozmawiać o rodzinie. Wszystko co jak, bo jak zwykle nam nie powiedział wszystkiego. Ostatnio też nam nie powiedział, że coś tam bił tą swoją żonę. Musieliśmy dopiero sami do tego dojść, powiedzieć mu, a dopiero on wtedy nam powiedział o wszystkim. A więc teraz idziemy po kolejne informacje. Może coś przypadkiem dowiemy się o Ciri. Skoro, no będziemy już mieli informację o jego córce, że jest w Oxenfurcie u brata tego gościa, co już przed chwilą u niego byliśmy. No a no niestety nie wiadomo co się... Aha. Aha. LOL. Co to było? Dobra, nieważne. No. Także może już coś się dowiemy o Ciri, kto wie. Zobaczymy. Kurczę. Tak piękny świat. To jest naprawdę, to jest najlepsza gra, jaką kiedykolwiek grałem. Nie ma lepszej, naprawdę nie ma lepszej.
Uwielbiam takie klimaty właśnie. Średniowieczne, takie kurde. Dalej, płotka, dalej! Super sprawa. Pamiętacie mnie? Jesteś stajennym. Wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie tu w łazience. Fajnie, fajnie. Ha? Fajnie. No. Fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. Tak otrzymać coś. Wiedźminie, pozwól na. No. O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. No, to może w końcu coś się zmieniło w jego życiu. Może przestał chlać w końcu. Gdzie on jest? Tutaj. Siedzi. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. Wzerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. A no właśnie. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Wiadomo, no. Wkurzony trochę jest na siebie. Na swoje postępowanie, no ale no, sam sobie taki los zafundował, więc... pretensje może mieć tylko do samego siebie. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka. A, trochę od razu inna rozmowa. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. Okej, no. Pojadę, zobaczę. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. Mogę ci i jeszcze to na pewno. Co to? Glade. Odkąd Rydańczycy zajęli deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra. A co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri. Tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kości miała za stan od leżenia. O, no to ciekawie, ciekawie. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi.
Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? O. Co ty odpowiedzieć? Bo tak to... Czekaj, bo tak uznaję mnie za odmieńca może. Na pewno uznaję mnie za odmieńca sobie. No to na szlaku w takim razie. Nie ujawniamy swojej tożsamości. Tu i tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku włóczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. Ha, 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 no właśnie. Do kompanii należysz, piliśmy razem, o, i odyńca żeśmy upolowali. A dalej nie wiemy, skąd żeś się tu wzięła. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? Nie ujawniamy właśnie, że jesteśmy wiedźminką. Po prostu podróżuję. No i jestem najemnikiem. Po prostu dużo podróżuję. A nie zawsze trafia mi się takie doborowe towarzystwo. No, dobrze gada. Za towarzystwo! To rozumiem. Pije jak chłop. Na szermierce się zna. Dzika ubić potrafi. Zuch, dziewczyna! Dobra, dobra. I tak je zamoczysz. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Tak. Czyżbyś tchórzył? Co się stało? Strach cię obleciał? Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. No, to czym się wydaje, że szykują nam się wyścigi konne. Oczywiście baronia ma najmniejszy szans, Ciri. To od razu można powiedzieć. Weleń, ziemieńczeja, o świcie. Zajączek w trawce. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! 5, 4, 3, 2, 1. Nie przynieś tam wstydu! Twój miecz zaraz będzie mój! Ha! Niedoczekanie! O, przed nas. Zależy ci na tej klaczy, co? Miałam kiedyś podobną! Dobra, przyspieszmy. Aaaa, wyprzedziliśmy. Niedoczekanie! Dajesz, dajesz, Ciri. Ciśniesz, już wierza. Już się kończy, wytrzymałeś konia, ale proszę państwa, co z emocje jest! Wygraliśmy to starcie! Uhu! Mamy konia Karego. Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz dziękuję jest bardzo, dziękuję. Twoja. Dzięki. O. O.
O kurde, co to jest? Szansa na dogrywkę. Jaki bazyliszek? Kurde, co to?